dobrze jest oglądać obraz bez tej ciżby, jaka była w dniu odsłonięcia, że dużo ludzi było. Obraz był częściowo zasłonięty przez ludzi tutaj, którzy przybyli na tą uroczystość. I teraz dopiero jest w pełnej krasie, można go zobaczyć bez żadnych przeszkód. Dobrze funkcjonuje ten obraz. Cieszę się, że wysiłek nie poszedł na marne, a przez 4 miesiące się wahałem, czy podjąć się namalowania tego obrazu. Obraz w głowie przygotowałem wcześniej i czekałem na moment, na przypływ takiej energii, takiego, jak się to się nazywa, natchnienie, ale to nie jest natchnienie, to jest przypływ energii. Jeśli malarz się merytorycznie dobrze przygotuje do obrazu, czyli go zakomponuje w głowie już, rozpracuje wyobraźni, to później już następuje tylko realizacja. No i malowanie już na końcu szczegółów, to już nie jest takie trudne. Natomiast ten moment takiego rozmalowywania obrazu, takiej kompozycji, tworzenia, częściowej improwizacji, bo mimo że zamysł jest ogólnie znany, ale elementy składowe tego obrazu za pomocą improwizacji realizowane. Na 100 dobrze przygotowanych malarzy 99 rezygnuje, zdając sobie sprawę z tego, jaki to jest temat trudny. Wielcy malarze sobie z trudem radzili wielcy malarze, a co do tego, ja nie jestem wielcym malarzem, tylko jestem może małym mistrzem, można powiedzieć, prawda? Mnie też to zadanie przerastało. Tak się malowanie zapraszałem różnych ludzi i posłuchiwałem, jaką mają opinię. Zdarzą ten obraz w trakcie roboty aprobatą. Ponieważ się nie spotkałem z negowaniem jakimkolwiek, więc się uspokoiłem i ciągnąłem dalej ten obraz, aż wreszcie skończyłem. Ja miałem obraz, ogólnie mówiąc, w głowie, bo inaczej się nie da malować, bo jeśli się obrazu nie ma w głowie, z tego zamysłu, to wtedy powstaje na płótnie bełkot. Tak jak się stało z moim rywalem, nie będę go wymieniał tutaj, że obraz uznany za nieudany, dlatego że facet nie miał tego w głowie, poza tym ściągnął z mojego pierwotnego szkicu całą kompozycję. Dlatego nie odniósł tego sukcesu. A żeby tego bełkotu nie było, to co ty musiałeś zrobić? Jaka to była praca? Historyczna, dokumentacyjna? Bo to była taka wizja historyczna zdarzenia, które miało miejsce 300 kilkadziesiąt lat temu. Trzeba było trochę historycznie tę epokę poznać, bo chodziło nie tylko o biory, ale w ogóle o zachowania ludzi. Wstędzi to są wstędzi żałobne. Na flagach, polskich flagach biało-czerwonych, bo to był mój pomysł. Poza tym one kompozycyjnie grają ważną rolę takich akcentów zamykających lewą stronę w centrum i prawą stronę w centrum. Tu jest taki moment symboliczny, gdzie ten Rokoszanin atakuje tego i on się poddaje, a ten mimo to atakuje go z zawziętością i uderza w niego, chce go po prostu zniszczyć. Hetman Sobieski w takim bardzo specyficznym momencie tej bitwy, w czasie wycofywania się, właśnie został zaatakowany przez Rokoszan. Ubito mu konia. Ja to namalowałem właśnie, jak koń spada, koń ranny spada właśnie z tego mostu razem z hetmanem. Zresztą Sobieski jest nawet do siebie podobny, mimo że z tyłu został, od tyłu został namalowany, ale jego głowa charakterystyczna z tą fryzurą, bo wcześniej misiurka mu spadła z głowy, szable zgubił, groziła mu śmierć. Uratował go nadjeżdżający kapitan, adiutant, który francuski o nazwisku Germain. Dzięki temu kapitanowi właśnie Sobieski ocalał, ale sam kapitan Germain poległ w tym incydencie właśnie ataku na Sobieskiego i później po bitwie
Na trzeci dzień Sobieski wyprawił bardzo uroczysty pogrzeb temu swojemu adiutantowi, który został pochowany w kościółku w sąsiedniej takiej małej miejscowości. Cała ta góra z chorągwiami, z dwoma medalionami króla Jana Kazimierza, herbem Rzeczpospolitej i medalionem hetmana Lubomirskiego jest przeciwwagą dla dolnej właśnie partii. Kujawy, Wielkopolska, to było gniazdo powstawania całego państwa polskiego. Tu się urodziła królowa Jadwiga przyszła, tak. Dlatego tutaj są kontrfekty królowej Jadwigi, obrazy, rzeźby przedstawiające ją. Ona z tej linii Piastów właśnie kujawskich pochodzi, i królowa Jadwiga. Zaskakujące było to, że pojawiła się królowa Jadwiga w pięknym stroju z dwórkami. To był pomysł znakomity właśnie na tą uroczystość odsłonięcia. To było tak potrzebne i efektowne. To wszystko zostało nagrane i mam nadzieję, że to nie przepadnie w pamięci. To wzruszający moment był właśnie tej uroczystości. Ksiądz kanonik tutejszej parafii ciekawie właśnie przygotował się na przemówienie, cytując modlitwę księdza skargi, która traktowała właśnie o problemach polskich, o polskich niesnastkach, o tym, że ludzie raczej powinni dążyć do zgody, a nie do walki między sobą. Morał jest taki, żeby bardziej myśleli o kraju, o Polsce, a mniej o sobie, o swoich utarczkach z przeciwnikiem politycznym.